Salvette, asasyni. Jako iż dostałem wiadomość, że w każdym filmie, jak witam się z wami salve, to wypowiadałem to źle, bo salve wypowiada się do liczby pojedynczej, na przykład salve Ezio, czy salve Edward. A salvette, na przykład jakby się wypowiadało do kilku osób, na przykład jak mówię do was, asasyni, czy templariusze, o. Więc z dniem dzisiejszym nie salve, pardon, z filmem dzisiejszym nie salve, a już salvette. I tak będę zaczynać każdy film, więc sorry za ten długi wstęp, ale no musiałem poinformować, no więc zaczynamy. Mistrz asasynów za czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Syn Anglika, który był templariuszem i matki, która należała do plemienia Mohawk. Według jednych najgorszy protagonista z całej serii, a według drugich idealny asasyn. I jeszcze według trzecich osoba z najdziwniejszym imieniem. A wymawia się je Radun Hagedun, co w pisowni wygląda tak. Ale bardziej popularnym jego imieniem jest Connor. I też o nim opowiem wam w tym filmie. 4 kwietnia 1756 roku w wiosce Mohawk narodził się mały Connor. Od narodzin żył wraz z matką oraz innymi członkami plemienia w wiosce. Mając 4 lata, Connor wraz z rówieśnikami udał się do lasu, by pobawić się w chowanego. Podczas zabawy ukrył się w krzakach. Chwilę potem został wyciągnięty z nich przez pewnego mężczyznę. Nieznajomy mocno go trzymał i zapytał, gdzie leży wioska chłopaka, gdyż chcieli rozmówić się ze starszyzną. Connor nie chciał współpracować, więc nieznajomy go puścił. Próbujący złapać oddech Connor zapytał mężczyznę, jak ma na imię. Ten rozbawionym głosem odpowiedział młodzieńcowi, że nazywa się Charles Lee i również zapytał chłopaka, czemu chciał to wiedzieć. Chłopak stwierdził tylko, że odnajdzie go pewnego dnia. Lee się tylko roześmiał i postanowił iść dalej ze swoimi towarzyszami. Lecz zanim zostawili Connora, ogłuszyli go kolbą muszkietu. Gdy Connor się ocknął, zauważył gęsty dym wydobywający się z okolic jego wioski. Skierował się do niej i odnalazł tam swoją matkę, która była w płonącym domu. Chłopak chciał ją ratować, jednak nie miał na tyle sił, by jej pomóc. Gdy miał 13 lat, spotkał się z matką plemienia. Gdy rozmawiali na osobności, ta podarowała mu kryształową kulę, która była artefaktem pierwszej cywilizacji. Świat jakby zamarł, a przed Connorem stanęła postać. Przedstawiła mu się jako Junona, a Connora przemieniła w duchową postać orła. Podczas krótkiej podróży powiedziała mu, że musi odnaleźć pewien symbol. Nagle podróż zakończyła się. Connor obudził się i udał na brzeg rzeki, by narysować widziany w wizji symbol. Podszedła do niego matka plemienia. Powiedziała mu, że powinien udać się na wschód, gdyż tam kiedyś już widziała dany symbol. Kilka dni później Connor już był na wschodzie. Tam też dotarł do pewnego domu i zapukał do jego drzwi. Powitał go starszy mężczyzna, każąc mu się stąd wynosić. Connor odpowiedział mu, że przybył tutaj na szkolenie i nie zamierza odejść. Mężczyzna w złości zamknął przed chłopakiem drzwi. Bezradny Connor udał się do pobliskiej stajni, by przespać tam noc. Następnego dnia Connor spróbował jeszcze raz. Jednak efekt był taki sam jak poprzedniego dnia. Zdesperowany młodzieniec postanowił wdrapać się na balkon, lecz starzec powalił go i powiedział, że nie ma tu czego szukać. Chłopak powrócił do stajni i wykrzyczał, że nie odejdzie stąd, dopóki mężczyzna go nie wyszkoli. Tejże nocy przybyli bandyci, którzy zamierzali ograbić domostwo. Słysząc ich głosy, Connor obudził się i zapytał ich, co oni tu robią. Doszło do starcia, które wygrałby Connor, gdyby nie szef szajki, który zaatakował go od tyłu. Niespodziewanie Radun Hageduna uratował starzec, który zginął prosto w plecy przywódcy bandytów. Starzec poprosił młodzieńca, by posprzątał te zwłoki, a później spotkał się z nim w posiadłości. Po powrocie mężczyzna opowiedział chłopakowi o trwającej wojnie między asasynami i templariuszami, zaś sam przedstawił się jako Achilles Davenport, mistrz tutejszego bractwa asasynów. Następnie oboje udali się do piwnicy, gdzie znajdowało się odzienie asasyna i ukryte ostrza, a także portrety templariuszy, którzy działali w koloniach. Miesiące mijały, a Achilles szkolił Indianina na asasyna. W 1770 roku oboje udali się do Bostonu, by zakupić potrzebne surowce do naprawy domostwa. Po dotarciu Achilles nadał mu nowe imię, tak by nie odróżniało się zbytnio od tutejszych ludzi, a także by było łatwiejsze w wymowie. Po zakupie surowców ujrzeli w tłumie ludzi ojca Connora, Haifama Kenwaya. Achilles domyślił się, że templariusz nie jest tu bez powodu, więc powiedział Connorowi, by śledził wspólnika jego ojca. Connor podążał za mężczyzną aż na dach. Tam też powstrzymał go od oddania strzału w tłum ludzi. Jednak to nic nie dało, gdyż na pobliskim dachu stał Charles Lee, który wystrzelił z pistoletu w powietrze, przez co doszło do masakry w wykonaniu brytyjskich żołnierzy. W trakcie całego zamieszania Haifam zwrócił uwagę brytyjskim żołnierzom, że to Connor jest inicjatorem tego wszystkiego. Connorowi udało się opuścić miasto z pomocą Samuela Adamsa.
Po powrocie do domostwa i krótkiej kłótni ze swoim mistrzem, Connor otrzymał parę ukrytych ostrzy. Następnie Achilles wraz z Connorem udali się do zatoki, gdzie spotkali się z pierwszym oficerem statku o nazwie Aguila, Robertem Faulknerem. Statek jednak nie był w najlepszym stanie, więc Connor zaproponował pomóc w naprawie. 6 miesięcy później Connor wraz z Robertem udali się na wyprawę po zakup nowych armat. Podczas pobytu w Martha's Vineyard napotkał on Benjamina Church'a i zapytał go, gdzie jest Charles Lee. Do rozmowy wtrącił się przyjaciel Benjamina, Nicholas Biddle. Przez zachowanie Connora o mało nie doszło do bójki. Na szczęście Faulkner zabrał chłopaka i wyruszyli z powrotem do domu. Po powrocie Achilles ochrzanił Connora za to, że nie było go przez kilka tygodni. Później Achilles wraz z Connorem udali się do piwnicy, gdzie mentor podarował swojemu uczniowi szaty asasyna. Achilles także wspomniał, że powinna odbyć się ceremonia, jednak ani on, ani Connor nie wydawali się typem na takie rzeczy. Po ubraniu odzienia Achilles powitał Connora w bractwie. Między rokiem 70 a 73 Connor dołączył do wielu klubów, takich jak Towarzystwa Łowieckiego, Bostońskich Pięściarzy oraz Gildii Złodziei. W międzyczasie spotkał też trapera i odkrywcę, Daniela Bina. W roku 73 do domostwa przybył przyjaciel Connora, Kane Etoko. Poinformował on Connora, że niejaki William Johnson planuje przejąć ziemię jego ludu. Rozzłoszczony Connor wypowiedział wojnę Templariuszom. Jako symbol wbił topór w jedną z kolumn domostwa, co nie spodobało się Achillesowi. Asasyn udał się do Bostonu, gdzie spotkał się z Samuelem Adamsem. Adams zaoferował swoją pomoc w odnalezieniu Johnsona. Jednak wpierw asasyn musi mu pomóc w pozbyciu się dostawy herbaty. Plan Adamsa powiódł się, a to wydarzenie przeszło do historii jako bostońska herbatka. W całym wydarzeniu Connorowi pomógł jego nowy uczeń, Stefan Shafu. W roku 74 przybył ten cholerny Indianin z dziwnym imieniem i poinformował on Connora, że przywódcy plemion wraz z Johnsonem negocjują sprzedaż ziemi. Asasyn udał się na miejsce i wspiął na dach posiadłości Johnsona, by podsłuchać rozmowy. Kiedy Johnson zagroził użyciem siły wobec Indian, Connor skoczył na Williama i zabił go. Przed śmiercią Templariusz wyjawił, że nie chciał ziem dla własnych korzyści, lecz dla zapewnienia ochrony innym ludziom. 1775 roku do domostwa Davenport przybył posłaniec wraz z listem od Paula Revere, zapraszającego Connora na spotkanie. Młodzieniec udał się do domu Paula w Bostonie. W środku odbywało się spotkanie synów wolności. Jednak asasyna nie interesowali ich interesy, tylko Templariusz i zarazem dowódca armii brytyjskiej, John Pitcairn. Paul zaproponował asasynowi, że odnajdzie Templariusza, jeśli chłopak pomoże synom wolności. Connor zgodził się. Nocą obaj mężczyźni udali się na pogranicze, gdzie poinformowali oddziały milicji o zbliżającej się armii brytyjskiej. Rankiem kolejnego dnia, 19 kwietnia, Connor dostał list od dowódcy milicji Johna Parkera. Connor miał dostarczyć owy list Jamesowi Barrettowi, który przebywał w Concord. Po dostarczeniu listu Barrett przekazał dowództwo nad swoimi żołnierzami Connorowi. Bitwę wygrali patrioci, a lojaliści wraz z Pitcairnem uciekli. 2 miesiące później, 15 czerwca, Connor i Samuel Adams byli obecni na mianowaniu Jerzego Waszyngtona na naczelnego dowódcę Armii Kontynentalnej. Obecny był także Charles Lee, który został mianowany generałem. Później Samuel przedstawił Connora Waszyngtonowi. Po spotkaniu asasyn na polecenie Adamsa udał się pod Bunker Hill, gdzie przebywał Izrael Putna. Na miejscu ujrzał, jak Izrael wygłasza przemowę do swoich żołnierzy. Connor zaoferował swoją pomoc i dostanie się do portu w Charleston, by zniszczyć stojące tam okręty, które ostrzeliwują wzgórze. Po zniszczeniu okrętów, Pitcairn osobiście stawił się na polu bitwy. Connor przedostał się do brytyjskiego obozu i go zabił. W 1776 roku Connor wraz z templariuszem Thomasem Hickey trafił do więzienia Bridewell. Przebywając w więzieniu spotkał tam Masona Wimsa, którego poprosił o pomoc w wydostaniu się. Wims z początku był niechętny, jednak gdy Connor wspomniał, że chce ocalić Waszyngtona, ten zgodził się pomóc. Powiedział, że jeden z więźniów ukradł mu klucz, który wyrabiał przez 3 miesiące. Indianin zdobył klucz, jednak ten nie pasował do zamka. Nazajutrz poinformował o tym Wimsa. Ten odpowiedział, że chciał podmienić swój klucz na klucz naczelnika ciemnicy. Żeby doszło do podmiany, Connor musi sprowokować bójkę i w efekcie trafić do ciemnicy. Po wykonaniu planu, Connorowi udało się wyjść z celi. Przed ucieczką z więzienia zamierzał jeszcze pójść do celi Hickeya, by go zabić. Gdy wszedł do celi, ujrzał tam tylko truchło oficera. Nagle w drzwiach celi stanął Hickey wraz z Lee. Powiedzieli mu, że zostanie powieszony za spiskowanie przeciw Waszyngtonowi. Connor rzucił się na Lee, lecz ten go ogłuszył. Dzień później Thomas prowadził Connora prosto na miejsce egzekucji. Egzekucja jednak została przerwana przez asasynów, a Achilles podał młodzieńcowi tomahawk. A ten dogonił uciekającego Hickeya i zabił go. Thomas przed śmiercią powiedział, że był z templariuszami tylko dla zysku. Po ogłoszeniu, że wszystkiemu był winny templariusz, Connor oraz Achilles wyruszyli w podróż do Filadelfii, by spotkać się z Waszyngtonem. Tam Connor był świadkiem podpisania deklaracji niepodległości przez m.in. Samuela Adamsa oraz Benjamina Franklina. Zaś Waszyngton udał się wcześniej do Nowego Jorku, by wspomóc powstańców podczas obrony miasta.
Connor również się tam udał, jednak miasto zostało przejęte przez Brytyjczyków. Jedyne co asasyn mógł zrobić, to powstrzymać, wraz z nowymi rekrutami, templariuszy przed wykorzystaniem brytyjskiej okupacji. W 1776 roku Connor oraz Faulkner wyruszyli w rejs, by odnaleźć templariusza, Nicholasa Biddla, który służył pod banderą patriotów. Odnalazł go, gdy bronił przez jakiś czas francuski statek, La Belladonna. Jednak Biddle przestał eskortować Belladonę, co zauważył Connor i po małych trudnościach odeskortował Francuzów do Ameryki. Rok później Connor wraz z Robertem udali się na Oak Island po skarb Kida. Owy skarb był tak naprawdę jednym z artefaktów ISU i miał właściwości odbijania pocisków. Zimą tego samego roku Connor udał się do Nowego Jorku, by spotkać się z luizjańską asasynką Aveline de Grandpré. Ich celem był pomocnik templariuszy i Brytyjczyków, George Davinson. Zabili go w brytyjskim forcie. W roku 1777 Connor powiedział mentorowi, że zamierza zawiadomić Waszyngtona o planach templariuszy wobec niego. Achilles wyraził niezadowolenie i powiedział, że asasyni powinni pracować w skrycie. Między obojgiem doszło do sprzeczki, którą zakończył Connor wyruszeniem do obozu Valley Forge. Gdy spotkał się z głównodowodzącym, dowiedział się, że część zapasów z obozu została skradziona. I prawdopodobnie dokonał tego zdrajca patriotów, Benjamin Church. Connor skierował się do pobliskiego kościoła, gdzie mógł przebywać zdrajca. W trakcie przeczesywania budynku skoczył na niego templariusz, a zarazem jego ojciec, Hypham Kenway. Connorowi udało się wyjść z uścisku swego ojca. Stanął naprzeciw jemu i oskarżył o przyjście na spotkanie z jego wspólnikiem. Hypham oznajmił, że do żadnego spotkania nie miało dojść, gdyż Benjamin odszedł od templariuszy i sam go poszukuje. Zasugerował także chwilowy rozejm, by odnaleźć wspólnymi siłami mężczyznę. Kilka tygodni później ojciec i syn wyruszyli wspólnie na morze, w pościg za Churchem. Gdy go dopadli, ostatnim tchem powiedział, że skradzione zapasy zostawił na Martynicy. Po tej wspólnej akcji Connor pomyślał, że templariusze i asasyni mogą razem współpracować poprzez wspólne cele. 17 marca 1778 roku, po kilku tygodniach poszukiwań, młody asasyn odnalazł statek Biddla o nazwie Randolph. Biddle zagrał nieczysto i złapał Connora prosto w pułapkę. Jednak to nie uchroniło templariusza od śmierci z rąk asasyna i zatopienia Randolpha po długiej bitwie. Kilka tygodni później między Connorem a Achillesem doszło do kolejnej słownej sprzeczki. Poszło o wiarę Connora w możliwość sojuszu między asasynami a jego ojcem. Mentor twierdził, że cele zabójców nigdy nie zostaną osiągnięte, jeśli Hypham i reszta nadal będą żyli. Po kłótni Connor udał się do Nowego Jorku, by spotkać się ze swoim ojcem. Hypham opowiedział Connorowi, że szpiedzy templariuszy nie zdobyli żadnych informacji na temat posunięć brytyjskiej armii. Więc obaj wytropili spotkanie dowódców brytyjskich żołnierzy w kościele Świętej Trójcy. Pojmali ich, jednak podczas prowadzenia ich do fortu George jeden z nich uciekł. Ojciec kazał synowi go dogonić i przyprowadzić do fortu. Gdy Connor przyprowadził zbiega w umówione miejsce, ujrzał trupy pozostałych pojmanych Brytyjczyków. Po przesłuchaniu ostatniego oficera Hypham zabił go, co rozwścieczyło Connora, gdyż nie musieli ich mordować. Templariusz odpowiedział, że jeśli by ich wypuścili, ci powiadomiliby resztę armii brytyjskiej o ich planach. Następnie oboje udali się spotkać z Jerzym Waszyngtonem. Asasyn wdał się w rozmowę z patriotą. Wtem przerwał im Hypham, pokazując list z nakazem ataku na wioskę Connora. Dodał także, że to ludzie Waszyngtona przypuścili atak na wioskę, w którym zmarła matka Connora. Rozzłoszczony Connor zerwał rozejm z obojgiem mężczyzn. Z Waszyngtonem za śmierć matki, a ze starszym Kenwayem za celowe ukrywanie tych informacji. Zakazał im również śledzenia go i zagroził, że jeśli spróbują, to zginą. Asasyn wyruszył powstrzymać posłańców patriotów przed wykonaniem rozkazu. Po zabiciu posłańców udał się do swojej wioski na rozmowę z matką plemienia. Ta powiedziała, że w wiosce był Charles Lee i wraz z kilkoma wojownikami plemienia udali się odeprzeć atak patriotów. Connor wyruszył powstrzymać współplemieńców. Ostatnim okazał się jego stary przyjaciel. Doszło między nimi do walki, w której Connor musiał pozbawić go życia. Dzień później Connor pomagał patriotom w wycofaniu się z miasteczka o nazwie Monmouth. Spotkał tam także markiza de Lafayette. Po wycofaniu się patriotów, asasyn udał się spotkać z Waszyngtonem i poinformować go, że Charles Lee planował zabić go wraz z innymi templariuszami oraz zdradził patriotów. W 1780 roku Waszyngton skontaktował się z asasynem, by prosić go o pomoc w zidentyfikowaniu szpiegów, którzy prawdopodobnie chcą zabić Benedykta Arnolda. W toku śledztwa wyszło na jaw, że to sam Arnold był szpiegiem. Asasynowi nie udało się go pojmać, gdyż uciekł na statku Vulture. Waszyngton ucieszył się, że śledztwo zakończyło się pomyślnie, jednak zasmucił się, gdyż zdradził ich znamienny patriota. Rok później Connor spotkał się ze schorowanym mentorem. Odbyli rozmowę, w której starzec próbował przekonać Connora, że Charles Lee, jak i Hypham Kenway muszą zginąć. Później Connor spotkał się w piwnicy z Lafayette i zdradził mu plan co do ataku na Fort George, w którym ukrywa się Lee. Pierwsza część zakłada zmianę flag francuskich sprzymierzeńców na brytyjskie.
Tak by okręty Francuzów mogły na spokojnie zbliżyć się do fortu. Druga część planu zakładała w tym samym zamieszaniu odnalezienie przez asasyna Lee i zabicie go. Po wykonaniu pierwszej części planu Connor powrócił do domostwa, a tam ujrzał już nieżyjącego mentora, a tuż obok niego list do Connora. W liście Achilles napisał, że cały jego majątek wraz z posiadłością od teraz należy do młodzieńca oraz że to dzięki Connorowi znów miał nadzieję na lepsze jutro. W pogrzebie brała udział cała osada, a Achilles został pochowany obok swojej żony i syna. Gdy nastał dzień sądu, asasyn udał się w stronę Nowego Jorku, by przypuścić atak na Fort George i zakończyć życie Lee. Podczas ataku francuskich statków Connor został raniony poprzez ostrzał, ale to nie powstrzymało go przed wtargnięciem do fortu. Poprzez dziurę w murze wszedł do fortu na spotkanie z Lee. Zamiast Lee ujrzał tam swojego ojca, który odesłał Charlesa z obaw o to, że Connor przyjdzie. Między ojcem a synem doszło do walki, którą wygrał ten drugi, dźgając swego rodziciela w gardło ukrytym ostrzem. Po śmierci swego ojca Connor znalazł jego dziennik. Po przeczytaniu go zrozumiał, że nie miał lekkiego życia oraz że to on przeciął linę Connora na szubienicy. Connor rozpoczął przygotowania do ostatecznego spotkania z Lee. Ogolił głowę na irokes, a także pomalował twarz barwami wojennymi. Asasyn udał się na pogrzeb swego ojca, gdzie ujrzał go Lee, który kazał swoim żołnierzom schwytać młodzieńca. Lee oznajmił, że za śmierć Haifama utrzyma chłopaka przy życiu, by mógł patrzeć, jak wszystko niszczy, co asasyn kochał. Odchodząc, powiedział, że jego ludzie mogą zrobić z asasynem, co zechcą. Jednak Connorowi udało się uciec i dotrzeć do Bostonu, gdzie znalazł Charlesa w dokach i zaczął go gonić. Podczas pogoni znaleźli się na budującym statku, który stanął w ogniu w wyniku walki obu mężczyzn. Podłoga statku się zawaliła, a w Connora brzuch wbił się drewniany kołek. Lee wstał i zaczął rozmowę z Connorem, którą przerwał wypalony pistolet w tego drugiego w brzuch Lee, po czym Charles uciekł. Asasyn dowiedział się, że jego śmiertelny wróg udał się do Last Drink. Tam spotkali się po raz ostatni. Connor doszedł się do pijącego Charlesa, a chwilę potem dobił go wbijając ostrze w klatkę piersiową i zabrał amulet Isu. Pół roku później Connor udał się do swojej wioski, w której natrafił tylko na trapera. Ten opowiedział mu, że bez wsparcia Anglii kongres musiał sprzedać tę ziemię, by odbudować kraj. Connor skierował się do domu, w którym przed laty rozmawiał z matką plemienia. Znalazł tam kryształową kulę. Kula uruchomiła się, a asasynowi objawiła się Junona. Connor opowiedział jej, że nic mu się nie udało. Jego lud stracił dom. Po rozmowie z jedną z tych, którzy byli przed nami, Connor udał się do posiadłości i zakopał amulet Isu, w grobie syna Achillesa. Następnie spalił portrety templariuszy i wyjął wbity topór z kolumny, gdyż wojna już się zakończyła. Kilka dni później Waszyngton spotkał się z Connorem w pewnej sprawie. Po obleżeniu Yorktown Jerzy otrzymał od oficera jabłko Edenu, które powodowało u niego koszmary. Gdy Connor dotknął jabłka, został przeniesiony do iluzorycznej wersji alternatywnego świata, ale to opowieść na kompletnie inny film. Więc przejdziemy dalej. Po dostaniu się z iluzji Jerzy oddał jabłko asasynowi, gdyż jak twierdził, nikt nie powinien posiąść takiej mocy. W roku 1984 Connor skontaktował się z Aveline w sprawie zdolnej i silnej dziewczyny o imieniu Patience Gibbs. Connor nie dał rady jej zrekrutować i miał nadzieję, że Aveline temu podoła. Kilka lat później Connor poślubił kobietę z innego plemienia i wraz z nią miał trójkę dzieci. Syna i dwie córki, z czego tylko najmłodsza córka odziedziczyła zmysł orła po swoim ojcu. Szczęśliwa rodzina żyła w posiadłości. Ostatni wpis na temat Connora datuje się na marzec 1804 roku, gdy niejaki Esosa, wnuk Adewale oraz członek asasynów w Saint-Domingue poprosił o dodatkowe szkolenie, by zabić niejakiego Jean-Jacques de Salines. A teraz trochę ciekawostek. Strój Connora możemy odblokować w takich grach jak Black Flag, Unity oraz w normalnej, jak i zremasterowanej wersji Rogue. Według Abstergo Industries żona Connora zostawiła go i odszedła wraz z dziećmi, co było tylko propagandą Abstergo. Jerzy Waszyngton miał 1,83 m wzrostu, co można wywnioskować, że Connor też tyle miał, gdyż obaj mężczyźni na oko byli tego samego wzrostu. No i szczerze to tyle już z tego odcinka. Jeśli dotrwaliście, to podzielcie się w komentarzach na temat waszej osobistej opinii o Connorze. Moja tam, jeśli ktoś chce wiedzieć, to lubię go, ale to nie jest taki idealny bohater, jaki mógłby być asasyn, bo w sumie musiałbym się rozgadać, ale to już na inny film, bo to na jedno to już starczy tego. Jeszcze chciałbym z góry przeprosić, ale podczas tego już ostatniej kwestii nagrywania mój głos się trochę pogorszył, boli gardło, choroba, i tyle. I cóż, dziękuję za obejrzenie. Nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone i wesołych świąt. Pa, pa.